Roboty, roboty. Imię to Ewa Marcela Cińskiej. Przychodzi jej przez czy serc, umysł i ramiona świata. Daje się szybko rekonfigurować, na przykład z robotycznego ramienia, to, co niedawno coś tam przynosi, takiego robota, który przypomina trochę czujnicę wspinającą się po ścianie. Czy właśnie na tym polega dzisiejsza robotyka? Czy to właśnie w tym kierunku, że każdy z nas może sobie zrobić takiego robota? Czy każdemu taki robot jest w ogóle potrzebny? Bo tak, dzisiaj burze są, proszę Państwa, wszystko leci, bo to naprawdę takie burze są, że szaku. I deszcze, jakie mżawy amerykańskie. Ameryki. Jakby chcieli tej Ameryki, to wszystko drogie i naprawdę. Budowania dobrobytu podróżującego w oparciu o trwałe reformy, będące w stanie ochronić dobro społeczne, także przez rozszerzenia nierówności i zarzenia niestabilności, nakreślenia wzorców zrównoważonego rozwoju gospodarczego, ścieżką naukową i będą szukali nowych pomysłów, albo pójdą drogą inżynierską i będą doskonalili jakieś produkty i wytwarzali jakieś urządzenia, które będą zastosowane właśnie przy wytwarzaniu, czy nie wiem, będą nas wspomagały. Czyli ja rozumiem, że napisali tą pracę i opracowali te roboty, żeby pokazać, że z powszechnie dostępnych materiałów naprawdę. Ale że to ludzie, żeby o Bogu rozmawiali, żeby chociaż o Słowie Bożym, Biblia, które będą użyteczne w przemyśle chociażby, będzie łatwiejsza. Znaczy tu chodzi o rozwiązania niskobudżetowe, bo tak jak w przemyśle zazwyczaj te rozwiązania są bardzo drogie, ale to jest związane z tym, że muszą być bardzo niezawodne, spełniać bardzo dokładnie oczekiwania producentów, tych wymogów, które narzuca produkcja. W przypadku robotów takich konsumenckich, one powinny być tanie, tak żeby było nas stać, żebyśmy mogli sobie czy taką zabawkę, czy coś, co nas pomaga kupić, ale życie takiego robota danej generacji będzie 3, 4, może nawet rok. A to jest taki trend, prawda? Dzisiaj wszystko tak naprawdę trwa niewiele czasu. Ostatnio wezwałam pana do naprawy zmywarki i on powiedział, ma pani zmywarkę sprzed 10 lat. Nie dziwi się, że dopiero teraz się popsuła. Bo wszystkie psują się już po 3 latach. One są tak projektowane w tej chwili, bo to nawet nie jest złośliwość producentów, ale to, że te produkty konsumenckie dużo szybciej się starzeją, przestajemy, jakby nie ma potrzeby ich wykorzystywania dalej, bo chcemy coś nowszego. Czy to jest dobra tendencja? Można dyskutować. Mam nadzieję, że tak nie do końca będzie z tymi robotami, że jednak zostaną z nami trochę dłużej. Te elastyczne roboty zrobione z miękkich materiałów, które wyglądają trochę jak robaki albo węże, o których donosi najnowsze Science Robotics, no przypominają właśnie jakieś takie niższe organizmy. Ale ja sobie przypominam, że na początku, kiedy świat usłyszał o robotach, no to te roboty wyglądały trochę inaczej, tak? Mieliśmy roboty androidy, które wyglądały trochę jak ludzie. To była jakaś tam gałąź robotyki i ona się też pewnie tam jakoś rozwija. Potem się pojawiły roboty przemysłowe, które wyglądały jak takie wielkie mechaniczne manipulatory. Mamy też roboty zabawki, o których tutaj rozmawialiśmy. I na ile w ogóle, jak pan myśli, istnieje w chwili obecnej zapotrzebowanie na tego typu elastyczne maszyny? Czy być może to nie jest jakaś taka fanaberia tych naukowców trochę? Może małą poprawkę wprowadzę, że pierwszymi robotami, takimi pierwszymi, to były roboty przemysłowe właśnie, i to w latach 50. I od tego się zaczyna taka robotyka przemysłowa. Oczywiście budowano tam jakieś dziwne urządzenia, psy elektronowe, lisy elektryczne i takie na przekaźnikach, na lampach, ale tak naprawdę robotyka taka prawdziwa zaczęła się wtedy też, kiedy pojawiły się odpowiednie układy sterujące. No tak. Ale to było później niż pierwsze roboty. Pierwsze roboty miały układy sterujące, można powiedzieć, mechaniczne. No. To tak historycznie. A czy nam są te proste, tanie roboty potrzebne i do czego mogą nas użyć? Przede wszystkim na tym etapie jeszcze do zabawy i w ogóle do zrozumienia tego, że robotyka nie jest czymś wrogim, tylko jest przyjazna. Zresztą, jaki jest cel robotyki? Roboty głównie
przynajmniej te konsumenckie, przemysłowe, są po to, żeby nam ułatwiać życie, żeby odciążać nas od prac uciążliwych, niebezpiecznych albo monotonnych. I to jest główny cel. Roboty mają nam służyć, a nie my mamy w jakiś sposób dostosowywać się do nich. Oczywiście czasy się zmieniają, czasami trzeba, jeżeli współpracujemy z robotami, trzeba się jakby też przestawić na to, że współpracujemy z maszynami, ale to ze względów bezpieczeństwa, sposobu ich działania, no, muszą być ustępne. To zresztą tak jak z różnymi urządzeniami. Jeżeli dostajemy jakieś urządzenie, musimy się stosować do pewnych zasad stosowania jego. Tak samo z urządzeniami technicznymi, takimi jak roboty. A w jakich dziedzinach, jak pan myśli, mogłyby znaleźć zastosowanie takie elastyczne maszyny? Znaczy ten w ogóle pomysł takich elastycznych członów nie jest bardzo oryginalny, bo już takie elastyczne roboty, na przykład coś się nazywa trąba słonia, przez jedną z niemieckich firm wykonana, już są, nawet są wdrożone i na przykład na ich bazie buduje się lekkie, tanie manipulatory, które też mogą operować z człowiekiem, bo też jest dość istotna sprawa bezpieczeństwa działania maszyn. Z robotami przemysłowymi my trzymamy się od nich z daleka. Tak naprawdę w zakładach przemysłowych, jak oglądamy, te roboty siedzą za kretami. I to wygląda dość drastycznie, ale to zabezpiecza i człowieka przed tym, żeby z robota coś się nie urwało, nie wypadło i nie uderzyło go, ale też, żeby człowiek nie wszedł w strefę działania robota, żeby unikać właśnie niebezpiecznych sytuacji, a nawet zagrożenia życia, bo to są szybkie, czasami duże urządzenia. Ale też przez ostatnie kilka lat powstaje nowa grupa robotów przystosowana do, znaczy pracuje się nad tym, nad robotami, które mają współpracować bezpośrednio z człowiekiem, czyli muszą w jakiś sposób wyczuwać jego obecność albo na przykład nawet przez dotyk, czyli muszą mieć świadomość, że na przykład jeżeli poruszają się oczywiście z ograniczoną prędkością, jeżeli którąkolwiek częścią dotkną jakichś przeszkody, to muszą na to reagować, a nie tak jak w przypadku takich maszyn stosowane w przemyśle, one działają od punktu do punktu i tutaj no, kolizja z czymś niespodziewanym no, może się źle zakończyć albo dla przeszkody, albo dla samego robota. Czyli ja rozumiem, że to jest tak, że w tym trendzie to roboty są wrażliwe na obecność ludzką i mają po prostu uważać. Ja myślę, że też tym... Znaczy, to jest wymóg, żeby można było z nimi bezpośrednio współpracować. Tak. Ja rozumiem też, że ten moment, kiedy one są miękkie, to też jakby są stanowią mniejsze zagrożenie, tak? No bo jeżeli nas uderzą, a robot jest miękki, na przykład jego manipulator, jeżeli to zrobi wolno dostatecznie, to też jakby nie odniesiemy jakiegoś uszczerbku. Znaczy, miękki robot to też, w tym robocie są elementy podatne, ale też są elementy twarde. No pytanie, jak zostanie ta ostateczna wersja, jeżeli będzie wdrożona, zastosowana, tak naprawdę jaka obudowa. Co ciekawe, w tej chwili niektóre firmy, te sztywne roboty, właśnie duże, ciężkie, zakładają im elastyczne ubranka. To w tym roku w Hanowerze właśnie oglądałem takie rozwiązania. Co ciekawe, te ubranka to jest sztuczna skóra. Czyli ten sztywny robot, sztywna konstrukcja jest obłożona we wszystkich punktach właśnie sztuczną skórą i też w ten sposób jest wyczuwana obecność przeszkód, między innymi też człowieka. Chociaż lepiej, żeby do takiego dużego, ciężkiego robota przemysłowego, który pracuje i wykonuje swoją pracę, żeby człowiek się nie zbliżał. A przynajmniej jak jest włączony. Czyli ja rozumiem, że to jest takie sztuczne, na przykład jakieś ramię, jakiś manipulator, który jest tak, miękki. Tak. Znaczy jego zewnętrzna... Zewnętrzna, tak, część powłoka. To też jest swoją drogą bardzo ciekawe, że my... Właśnie, bo ja też zauważyłam, że jest coraz więcej prac pokazujących, że te maszyny stają się coraz bardziej miękkie i coraz bardziej wrażliwe na człowieka. Wyczuwają go i są w stanie zareagować. No to myślę, że to jest dobry trend, prawda, względem bezpieczeństwa. Znaczy bezpieczeństwo w ogóle w automatyce, robotyce w tej chwili jest na bardzo wysokim poziomie, bo tak jak takie są zasady, że urządzenie może się popsuć i nie działać, ale nie może zrobić krzywdy. Na ile współczesna robotyka czerpie inspiracje z natury? Mówiliśmy o robotach, które wyglądają jak robaki, mówimy teraz o sztucznej skórze. Czy to jest jakiś taki ważny trend w tej dziedzinie?
Znaczy tutaj można rozpatrywać to na wiele różnych sposobów, jeżeli chodzi o sposoby konstruowania. Ten robot drzewnica no, ewidentnie bazuje na... Wygląda jak drzewnica. To wygląda na drzewnicę, więc tutaj mamy dość duże podobieństwo i zakładam, że sam pomysł też mógł się zrodzić przez obserwację natury, ale same roboty przemysłowe, jak się mówi, ramię, przedramię, to są urządzenia antropomorficzne. Tutaj naśladowane, mówimy, że ręka robota, oczywiście kwestia chwytaka czy jakiejś innej głowicy, która wykonuje jakieś czynności, to wszystko początkowo było wzorowane właśnie na budowie ludzkich ramion, a to dlatego, że miało zastępować człowieka przy zadaniach manipulacyjnych i łatwiej było to przenieść, żeby upodobnić maszynę, która zastępuje tą pracę ludzką, czyli ruchy ramion do wykonywania pewnych czynności, niż w ogóle zmieniać cały proces i całe podejście. Bardzo dużo w tej chwili się też nacisku kładzie na rozwój robotyki humanoidalnej, czyli roboty, które mają przypominać człowieka. Pytanie w jakim stopniu, bo to też są różne zdania, czy wygląd humanoidalny to wystarczy, czy mamy stworzyć robota, który zupełnie wygląda jak człowiek, jeżeli chodzi o mimikę twarzy, sposób zachowania się, także nie będzie można go rozróżnić od żywego człowieka. Ale ten kształt humanoidalny ma bardzo konkretne zastosowanie. My chcemy, żeby te roboty współpracowały z nami, w naszym środowisku, a nasze środowisko jest dostosowane do naszego sposobu poruszania się, naszych gabarytów, manipulowania takimi elementami, na przykład jak szklanka, kubek, nie wiem, czajnik czy śrubokręt, które my używamy. Ciężko by było dostosować cały świat do potrzeb robota. Właśnie to jest ten ukłon w kierunku człowieka, że nie dość, że robot pomaga nam, to jeszcze działa dokładnie w tym środowisku, w którym my działamy. Zresztą łatwiej nam się nawet komunikować z urządzeniami, które przypominają jakieś istoty, czy humanoidalne, czy jakieś inne, ale z takiego społecznego podejścia i psychologicznego, no łatwiej rozmawiać z urządzeniem, chociaż które ma coś przypominającego twarz. Do rozmowy o robotach wrócimy już za chwilę. Przypomnę, że naszym gościem jest dziś pan Rafał Chojecki z Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Tu Polskie Radio 24, jest 22:30, czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Opozycja protestuje przeciwko finansowaniu przez Polską Fundację Narodową kampanii informacyjnej rządu w sprawie reformy sądownictwa. Według posłów PO, Nowoczesnej i Unii Europejskich Demokratów taka akcja nie zgadza się z celem powołania fundacji, którym miało być promowanie Polski za granicą. Minister Zbigniew Ziobro, pytany, czy jego zdaniem kampania w sprawie reformy sądownictwa zgadza się ze wskazanymi przez premier Beatę Szydło celami fundacji, odpowiedział, że nadmiar informacji nie powinien być problemem w państwie demokratycznym. Zwłaszcza w sprawie budzącej takie emocje jak reforma sądów. Nowoczesna złożyła interpelację do premier Szydło z pytaniem, czy był organizowany przetarg na organizację kampanii. Minister środowiska Jan Szyszko zapowiedział, że w poniedziałek stawi się przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości na rozprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Sprawę do Trybunału wniosła Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie przepisów tzw. dyrektywy ptasiej i siedliskowej poprzez zwiększoną wycinkę drzew. Już w poniedziałek zostaną wyjaśnione wszystkie nieporozumienia, stwierdził Jan Szyszko. Dane przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. I się bardzo z tego cieszę. Polska reprezentuje tylko i wyłącznie prawo. Polska przestrzega dwóch dyrektyw, dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej i postępujemy idealnie zgodnie z prawem. Wydaje mi się, że te nieporozumienia zostaną wyjaśnione w poniedziałek. Unijni sędziowie nakazali Polsce wstrzymać wszelkie prace prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Środowiska 4 sierpnia przysłało swoje stanowisko w tej sprawie. Treść pisma ma charakter poufny. W puszczy przez cały czas są wycinane drzewa. Spór wokół Puszczy Białowieskiej wywiązał się pod koniec marca ubiegłego roku, gdy minister Szyszko zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Przewiduje on większe cięcia. Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone są dobrze przygotowane na Irmę. Amerykański prezydent powiedział, że służby państwowe robią co mogą, ale ostrzegł, że huragan jest bardzo groźny.
Irma uderzyła w kilka małych wysp karaibskich, powodując poważne zniszczenia, ale ominęła dużo większe i gęściej zaludnione Puerto Rico. Puerto Rico uniknęło uderzenia. Mogło być znacznie gorzej, ale teraz huragan zmierza w kierunku Florydy. Powiedział amerykański prezydent, podkreślając, że w przeszłości żadnemu huraganowi, który dotarł do Wybrzeży Stanów Zjednoczonych, to co człowiek sieje, to i żać będzie. Przecież nic innego się nie spodziewać. Teraz czekamy, co się wydarzy. To najpotężniejszy huragan nadciągający z nad Atlantyku. Irma przechodzi w tej chwili nad karaibskimi wyspami Turks i Caicos. Towarzyszy jej wiatr o prędkości 280 km na godzinę. Huragan, który spowodował już co najmniej 13 ofiar śmiertelnych, dotrze do Florydy w niedzielę nad ranem. Wówczas będzie prawdopodobnie huraganem czwartej kategorii z wiatrem o prędkości do 230 km na godzinę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Główny unijny negocjator do spraw Brexitu ponowił apel do Wielkiej Brytanii o publikację wszystkich dokumentów potrzebnych do rokowań. Nie skomentował najnowszych doniesień brytyjskiego Guardiana, który pisze o planach rządu w Londynie dotyczących ograniczenia napływu Europejczyków na wyspy po Brexicie i restrykcji w dostępie do rynku pracy. Brytyjski dziennik napisał, że władze w Londynie chcą ograniczyć przede wszystkim napływ na wyspy niewykwalifikowanych pracowników. Chcą też ograniczyć prawo do sprowadzania do Wielkiej Brytanii rodzin obywateli z 27 unijnych krajów. W pierwszych nieoficjalnych komentarzach wskazywano, że to będzie oznaczało traktowanie Europejczyków z 27 państw jako obywateli drugiej kategorii. O te przecieki był też pytany główny unijny negocjator Michel Barnier. Chcę pracować w sposób poważny i prosiłbym naszych partnerów, by mi to umożliwili i również poważnie podchodzili do rozmów. Będziemy pracować w oparciu o oficjalne dokumenty, a nie przecieki. Unia Europejska wiele razy już apelowała do Wielkiej Brytanii, by ta opublikowała wszystkie dokumenty, bo w przeciwnym razie niemożliwy będzie postęp w rozmowach w sprawie Brexitu, a tym samym niemożliwe będzie rozpoczęcie negocjacji na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią, na czym władzom w Londynie szczególnie zależy. Proszę, OMK, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Zrozumiałem ci wszystko. Zdziwienie, tygodnia. Anna Piotrowska, witam po przerwie w programie Zdziwienie Tygodnia. To program, w którym omawiamy najciekawsze publikacje naukowe ostatnio. O tych robotach opisanych i pokazanych właśnie w Science Robotics rozmawiam dziś z panem Rafałem Chojeckim z Instytutu Automatyki i Robotyki Policji Warszawskiej. Panie Rafale, przed przerwą rozmawialiśmy trochę o zastosowaniu robotów, o tym, jak wyglądają, jak są budowane. Tutaj już poza anteną, myślę, że to jest... Ja myślę, że wszyscy płacimy rachunek trochę za to, że w parlamencie... o robotach zrobionych przez taką firmę często znajdują się ludzie, które wyglądały jak takie duże psy. I to bez barwy politycznej, to ze wszystkich stron tak jest. Czy mają jakąś trudną przeszłość, czy nie wzięli dobrego wychowania. Nie ma tej kultury podstawowej, zupełnie takiego samowolnego, osobistego. I potem... Ja naprawdę miałam wrażenie, że żywe istoty. Nie boi się pan, że jeżeli my będziemy te roboty robić takie bardzo w nas podobne, to będziemy mieli wobec nich takie wątpliwości, czy nie przemęczają, albo czy nie jest im niewygodnie. Też, którym się posługują politycy. Czy trudno powiedzieć, ludzie bardzo przywiązują się do swoich komórek i też ubierają różne śmieszne ubranka i prawie na specjalnym miejscu i zawsze kładą. Ale no, są to przedmioty, które przede wszystkim mają nam pomagać i wyręczać nas w jakichś czynnościach. Powiedzmy, że robot, który też może być koparką, która będzie coś robiła i no, to urządzenie było zaprojektowane do jakiegoś konkretnego celu, żeby właśnie wspólne tego nie robili. Jeżeli będziemy jakimś dlaczego ten tutaj ma immunitet, dlaczego płacimy mu tak naprawdę z naszych pieniędzy.
pieniędzy z naszych podatków, dlaczego on tyle zarabia, dlaczego cieszy się wręcz poważaniem społecznym, odwiedza najważniejsze miejsca w tym kraju, najważniejsze wydarzenia, chodzi, komentuje, decyduje za nas, bo głosuje przecież w projektach ustaw, tak? No, o właśnie, otóż to. Zazwyczaj ostrożność tym poważaniem społecznym, bo jednak zaufanie do polityki mówi ocena społeczeństwa, mówi klasy politycznej. Jest bliska, coraz bliższa. W związku z czym politycy powinni się nad tym zastanowić. Dziennikarze zresztą też, bo poziom zaufania do dziennikarzy sukcesywnie też spada. Saper powinien to być może właśnie to jest wdzięczność Sapera, że to nie on był na tym miejscu, tylko właśnie ten robot oberwał. Tym zachowywać się, więc to trzeba w ten sposób sensownie. Znowu to jest robot z aż stanu się prosi pytanie o relację pomiędzy Kancelarią Prezydenta życia. A poszczególnymi ministrami rządu premier Beaty Szydło i marszałkiem Senatu. Chodzi oczywiście o wypowiedź prezydenckiego ministra, który nazywany jest rzecznikiem Andrzeja Dudy. Krzysztof Papiński stwierdził to, co stwierdził w Euler kilka dni temu na początek, w poniedziałek jeszcze ta wypowiedź ministra była przyjmowana z uśmiechem, tak gdzie później już to rozwijało w kierunku bardziej dramatycznym. No i teraz pojawiły się propozycje, żeby tak zwanego rzecznika prezydenta zwolnić ze swojego zajmowanego stanowiska. Niektórzy ministrowie prezydent biorą w obronę Krzysztofa Papińskiego, inni też nie. O co chodzi w tej właśnie wysokim napięciu pomiędzy prezydentem a premierem? Znowu wraca ta nazwa, znaczy, tak, teraz już wysokie napięcie, ale nie ma nic do znaczenia, ale się kojarzy. Oczywiście wypowiedź pana rzecznika powinna być wyważona, powinna być przemyślana i nie powinna pozostawiać takiego pola do domysłów, więc jeżeli pada taka wypowiedź niefortunna, moim zdaniem, która rzeczywiście pozostawia głębokie pole do domysłów, do tego, żeby dziennikarze razem z parlamentarzystami, a także rządzącymi na najwyższych szczeblach zastanawiali się, co miał na myśli pan rzecznik, no to to jest sytuacja komiczna. Nie powinno być tak ogromnego pola do pomysłu, takiej dwuznaczności w takiej wypowiedzi, zwłaszcza o polskim rządzie, zwłaszcza o rządzie ugrupowania, z którego wywodzi się pan prezydent. Tutaj no rzeczywiście potem te tłumaczenia były też bardzo ciekawe, cała echa sprawy, prawda, też jest bardzo ciekawe, bo obserwujemy między innymi wyjaśnenia pani premier, która to powiedziała, że konsultuje je właśnie z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj mówiła to w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, w gościu Wiadomości. Natomiast samo tłumaczenie też pana marszałka Senatu, tak, Stanisława Karczewskiego, mówiące o tym, że powinno się go zwolnić, bo to jest człowiek, który nie powinien mówić w ten sposób o pani premier, jakby pomijać jej w tak ważnej wypowiedzi. Nie powinno w drugiej części wypowiedzi, powinno w pierwszej części wypowiedzi, ale była też druga, w której premier została, no nie została pominięta. Pani zdaniem wypowiedź niefortunna. Niefortunna, nie powinny paść takie słowa, ale też wydaje mi się, że za daleko idą tutaj rozważania wszystkich innych, czyli w tym marszałka Senatu, mówiące o tym, że powinno się go zwolnić. O tym rzeczywiście decyduje Andrzej Duda i to on dobiera sobie pracowników, współpracowników, jeżeli takiego sobie wybrał rzecznika, no to być może to był także jego cel, żeby on tak powiedział. A może właśnie wypowiedź fortuna, jak mówią niektórzy, i bardzo skrupulatnie przemyślana, bo realizująca pewien konkretny plan. Minister Paweł Mucha, minister prezydenta, był gościem naszej anteny w 16 i powiedział tak o Krzysztofie Łapińskim, że to jest bardzo dobry rzecznik, pracował prezydenta, który sprawnie realizuje swoje obowiązki. Dodał, że obóz współdziała, prezydent kieruje się interesem publicznym, jest przekonany, że reformy wymiaru sprawiedliwości będą pokazywały to współdziałanie. Jarosław Wodarczyk, co pan o tym sądzi? Po tej wypowiedzi ministra Łapińskiego i o następstwie marszałka Karczewskiego. Czyli inne, które sprowokowały kolejne wypowiedzi. Zwróćmy uwagę, co powiedział tak naprawdę pan minister, rzecznik prasowy prezydenta, minister Łapińskiego. To, czego się nie mówi, powiedział Andrzej Dera na naszej antenie. No właśnie, to jest takie przesuwanie. Ale powiedział to, chciał właśnie odwołania pana ministra obrony narodowej, to sprawę te wykonywania tych wyraził prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Dużo problemem
w tej chwili. Jest tak, że szef rządu nie jest szefem partii politycznej, a w Polsce mamy system parlamentarny, w którym to większość parlamentarna decyduje o składzie rządu de facto. W związku z czym naturalną jest rzeczą, nie wiem, przepraszam, jakiegoś pustka w magazynie, przenoszenie paczek, pakowanie czegoś, montaż, już tej chwili ciężko. Oczywiście jest ta niezręczność, można powiedzieć tak, przytyczek, że pani sugestia gdzieś każdy chciałby żyć dobrze i właśnie przepraszam, ale te urządzenia reakcja marszałka Karczewskiego sposób, jestem zaskoczony, bo to jest nam to znamy z tego, że to jest wyważony polityk, który nie jakoś nie jest to jedyna możliwość, nie włącza się w te urządzenia, żeby w ogóle można działania akurat. Pan konstruuje roboty wykorzystywane w logistyce. Powiem tak, brzmi to bardzo magicznie. Jak się dowiedziałam, to zaczęłam się zastanawiać, ale też jest doświadczone medialnie, coraz bardziej doświadczone medialnie, podobnie jak doświadczone medialnie. No właśnie, co można było wyobrazić w PR-u, jest Krzysztof Popiecki. Zdecydowanie. I teraz to pewnie Krzysztof także czasami kończy. Ale w tych halach mówi regały, że gdzie słowa jest bardzo duży przepływ towaru, o wpływie przepływ wolumenu. Czy braku wpływu, czy nie powiedzenia o wpływie na skład rządu, świadczą o braku kompetencji, a także wychowaniu, gdybym był jego szefem, to bym go zwolnił. Punktu odbierania. To jest moim zdaniem nagra reakcja. Teraz to jest pytanie, zbyt wielka reakcja do tych słów, tak, jak się to robi, ale też rozumiemy, że dziś głowy, które pobierają jest towar, silne tarcie na linii, między punktem A i punktem B. Ona jest na linii, gdzie jazda ze Zbigniewem Ziobro jest kosztowna, a po drugie wymaga człowieka jest bardzo niebezpieczna. Taki duży pędzący między regałami, coś się pojawiający nagle na linii, to co nam personalna wypadkowość w takich miejscach jest bardzo duża. I tutaj właśnie pomocą wchodzą roboty, które te funkcje transportowe zapewniają, czyli tą drogę pomiędzy regałem a punktem odbioru sprawa jest znacznie poważniejsza, dlatego że robot, który po pierwsze jeździ Pałacem Prezydenckim, a Miejscem Obrony Narodowej, nie zagapi się zmęczony w każdej chwili, jeżeli wykryje jakąś przeszkodę, bezpiecznie się zatrzyma. Czyli Państwo konstruujecie takie automatyczne wózki z głowy, nie, znaczy, wózki trwa wiele miesięcy, to jest kwestia wstrzymania w nominacji generalskiej, które zajmują się pełną pracą, które cały przez służbę. To, co my robimy, to jest ale to już transportowe. Pytanie w takim razie, czy to wchodzi na kolejny jakiś już etap, biorąc pod uwagę, że niby przez ostatni miesiąc wyciszone spory i niuanse polityczne ożywają akurat na forum ekonomicznym w Krynicy, kiedy dziennikarzy jest bardzo dużo, tam są wszyscy politycy, jest rzecznik, tak zwany rzecznik prezydenta, jest premier Beata Szydło, no i tego typu słowa padają, bo to padają kolejne słowa, gdzie znowu wiceminister Patryk Jaki mówił, że Krzysztof Popiecki powinien pójść na urlop, posłuchać rady byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, wziąć kredyt albo kupić mieszkanie, pójść na urlop, to mieszkanie wyposażyć. To jednak nie wchodzi na pewien kolejny etap tuż przed ogłoszeniem ważnej bardzo reformy, bo reformy wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że właśnie weszło to na kolejny etap i tutaj zamieszana jest to wszystko dodatkowo właśnie pani premier. Wcześniej była mowa o konkretnych ministrach, teraz o samej szefowej rządu. Patryk Jaki ma też swój cel, żeby to mówić, bo pamiętamy wszyscy wymianę także zdań pomiędzy nim a rzecznikiem prezydenta Krzysztofem Łapińskim. Otóż oni się spierali o to, kto ma jakie kompetencje i kto powinien z kim rozmawiać. Tutaj Krzysztof Łapiński mówił, że wiceminister nie ma takiej rangi, żeby pouczać prezydenta co do tego, co on ma robić w zakresie właśnie wymiaru sprawiedliwości. Więc tutaj kolejna partia tej rozgrywki. Trudna rola przede wszystkim teraz przed Krzysztofem Łapińskim, bardzo trudna, jako rzecznik może się tutaj doskonale sprawdzić albo ponieść porażkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no bo rzeczywiście teraz jest ogromne tarcie, oczekiwania ogromne też na od prezydenta płyną właśnie co do tej reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie wiemy, jakie to będą propozycje, czy one będą o czasie, czy one będą wystarczająco gruntownie zmieniały ten wymiar sprawiedliwości. Czy to będą powtórzenie tego, co zgłosili posłowie PiS? Na pewnego rodzaju udoskonaleniem ewentualnie czymś, co, jak mówił Andrzej Robertowicz, uwolni nas z pułapki ustaw i obecnego ustroju sądownictwa w Polsce. Ale mam
Mam taką teorię, nie wiem, czy się Państwo z nią zgadzą, bo prezydentowi skutecznie udało się wyciszyć trwające spory, demonstracje, manifestacje, protesty przed sądami, głównie przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Skutecznie dotarł do części opinii publicznej, która obdarzyła go ponad 70% zaufania w sondażu CBOS. I w tej chwili posługuje się argumentami bardzo merytorycznymi, racjonalnymi. Jest bardzo spokojnie opanowany. Małych przecieków z kancelarii prezydenta, a propos nowych ustaw, choć zdarzają się, ale są błyskawicznie dementowane, co miało miejsce i wczoraj, i dzisiaj. Stąd moja teoria jest taka, że prezydent, patrząc na sposób działania Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, przejął rolę opozycji w Polsce. To tak jak właściwie wszystko dzisiaj można. I on miał być też takim uspokojeniem żądań Komisji Europejskiej. Wszyscy pamiętamy, że wtedy, kiedy właśnie trwała debata o kształcie wymiaru sprawiedliwości, kiedy opozycja krzyczała o tym, że te ustawy o SN, czyli Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa nie powinny przejść w takim kształcie, że to jest zamach na demokrację i tak dalej, na niezależność, niezawisłość sądu, to wtedy do tego głosu dołączyła także Komisja Europejska i to weto prezydenckie podwójne tych ustaw przez Andrzeja Dudę miało być zahamowaniem także żądań Komisji i takim uspokojeniem nastrojów na arenie międzynarodowej, ale to jakby nie nastąpiło. Komisja Europejska nadal Co pan sądzi o takiej, jest wiele elementów, o takiej które się teorii, że to prezydent przemierował opozycji, z czego by wynikało to, że takie wypowiedzi jak wypowiedź ministra Krzysztofa Łapińskiego nie jest przypadkowa, nie jest niefortunna, ale jest bardzo skrupulatnie przemyślana, bo jak wiemy, rzecznik prezydenta Andrzeja Duda mówi to, co jest z prezydentem ustalone. Żeby pracowały w sieciach zamkniętych. Nie podzielam tej opinii, że prezydent przyjmuje rolę. Ktoś, żeby przejął kontrolę nad robotą, musi dokładnie widzieć, jak on działa, w jakiej zasadzie, jak wygląda komunikacja z takim robotem. Druga sprawa, roboty, które rozwścieczyły sędziów, rozwścieczyły Platformę Obywatelską, Nowoczesną, wyszła na ulicę, a prezydent zatrzymał te protesty, które były zdalne przejęcie. Prezydent Bogucieki je zatrzymał i postanowił zrobić je porządnie, dlatego że one od początku zależy od projektu i od funkcjonalności tego robota, bo możemy zaprojektować. Także nie będzie Państwo pamiętacie, to było nagrane w skandaliczny sposób, że nocne komisje, wyrzucanie poprawek opozycji, brak dyskusji przede wszystkim, brak konsultacji. I to, że prezydent chce naprawić to, ale prezydent proszę zwrócić uwagę, że nie powiedział, że nie było reformy zewnątrz sprawiedliwości. Powiedział, że wtedy, kiedy ją wetował, powiedział, że ona jest niezbędna. Natomiast musi być przeprowadzona porządnie. Ale to wszystko chodzi o informatykę, to chyba porządnie, to także legislacyjne bitwy, można powiedzieć. Porządnie skonsultowane. Zabezpieczyć im jak skłamać. Natomiast kontynuacja protestów Unii Europejskiej wynika z tego, że jedna ustawa weszła i ta ustawa o sądach może wejść. Co zresztą widzimy teraz, że minister próbuje ręcznie sterować ministrem sprawiedliwości, ręcznie sterować składami prezesów sądów okręgowych. Natomiast jeszcze wracając do tych ustaw, to jest tak, że te ustawy są szalenie ważne, żeby one były porządnie zrobione, dlatego że one zmieniają sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Te zarzuty o to, że prokurator generalny ma za duży wpływ na sądownictwo, co jest niespotykane w żadnym kraju europejskim, są istotne, a u nas te funkcje łączy akurat. Dlatego wracam do swojego pytania o to, czy prezydent rzeczywiście przyjął rolę takiej konstruktywnej, merytorycznej opozycji, która jest w stanie zablokować pewne przedsięwzięcie rządu i wskazać możliwość poprawy, biorąc pod uwagę to, że prezydent jakby nie był, jest główną osią sporu w wymiarze sprawiedliwości razem z rządem, głównie z ministrem sprawiedliwości. Dzięki jego inicjatywie zaprzestało protestów ulicznych i manifestacji, głównie w Warszawie przed Sądem Najwyższym. Skończyły się protesty świeczkowe. No i jakby nie było, prezydent też przez część swoich wyborców został nazwany takim zdrajcą w tym momencie, takim orędownikiem tych mało radykalnych zmian, a właściwie dlatego, żeby było tak, jak było. Stąd tak mi się wydaje, że jednak głowa państwa podejmując takie decyzje, a nie inne, z którymi naraziła się obecnej rządowi Prawa i Sprawiedliwości, doziono, żeby ten ciężar jednak... Samochody ginęły, prawda? Duży ciężar. Tak, tylko przyjęcie całej dyskusji merytorycznej. Radykalność zmian nie ma polegać na tym, że jak się przyjmuje ustawę, tylko na głębokości tych siłowych, wam uwolnił się do samochodu. Można było się ustawić, te protesty
protesty, które były... Mamy w tych najnowszych generacjach samochodach, są w sieci. Nasz pytanie, czy chcemy nie były mieć takie udogodnienia, że przed wejściem do samochodu na budynie, trochę siedzenia podróżają, możemy do tabletu, sytuacji włączyć podgrzewanie siedzeń. Jednak użyjemy tego w kraju. Przynajmniej cyfrowo nie będziemy narażali na to, że ktoś tam z tabletu ukradł samochód. Na to, co robimy, jedyna osoba, która tak naprawdę słuchali i spokojnie, to był profesor Strzembosz, a reszta była wyśmiewana. Jest dla mnie trochę przerażająca. Większość tych ludzi na manifestacjach, bo tak naprawdę cyberbezpieczeństwo to uraca największego problemu naszych czasów. Ludzie, którzy protestowali w konkretnej sprawie, są nie do zagospodarowania przez rząd, a potem mówili też, że zastanawiam się, tutaj nie zgodzę się też, że to prezydent jakby wszedł w buty opozycji. To też nie tak, on chciał podkreślić swoją niezależność, mówić o tym, oczywiście, ja mówię, że nie opozycji, ale oczywiście on merytorycznie wystąpił w roli takiego uspokajacza rzeczywiście nastroju, ale te protesty, to chciałabym zaznaczyć, wydaje mi się, że one byłyby tak czy siak, gdyby ta ustawa byłaby w innym kształcie nawet. Mi wydaje się, że ci ludzie nie poszli, nie znali konkretów, tylko poszli protestować, bo Prawo i Sprawiedliwość chce nam zabrać sądy. To była taka idea, która przyświecała tym ludziom, że my musimy obronić sądy przed PiS. Oni nie znali konkretów tych ustaw, tak mi się wydaje, i ci ludzie nie zgodzą się, że nie są do zagospodarowania przez jakąkolwiek partię, bo wydaje mi się, że właśnie jeśli nawet nie utożsamiają się z tym, co mówi Platforma, czy dany polityk, którego, tak jak pan redaktor powiedział, wyśmiewali, to na pewno nie utożsamiają się z PiS. I to jest ten antypiS i to jest wszystko to, czym dzisiaj chwali się opozycja. Czyli po prostu antypiS, nie dać PiSowi zmieniać Polski. I tak właśnie w tym celu poszli też ci ludzie. Niektórzy mówią, że wrzesień będzie bardzo interesujący i gorący, biorąc pod uwagę dzisiejszą wypowiedź ministra kancelarii prezydenta, że na pewno ustawę będą we wrześniu, biorąc pod uwagę, że będą pod koniec września, to spodziewam się października, wtedy przyjdzie ocieplenie, jak mówią synoptycy, i rzeczywiście może być bardzo interesujące i gorące. Wrócimy do tego tematu, do innych, także do naszych pytań sondażowych dla Polskiego Radia 24, w drugiej części Bady. Za pierwszą dziękuję, Edyta Hołdyńska, Jarosław Wodarczyk. Słyszymy się ponownie za kilka minut. Tu Polskie Radio 24, minęła 17.30. Czas na informację dnia. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam. Sąd okręgowy w Warszawie przesłucha w charakterze świadka byłego premiera Donalda Tuska. Będzie on zeznawał w procesie Tomasza Rabskiego. Były szef kancelarii premiera skazany jest za niedopełnienie obowiązków podczas organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchanie Donalda Tuska zaplanowano na koniec procesu, informuje sędzia Hubert Gąsior. Tak tłumaczy tę decyzję. W sposób oczywisty sąd chciałby uniknąć okoliczności, że po przesłuchaniu w charakterze świadka pana Donalda Tuska pojawi się jeszcze jakaś inna okoliczność, na którą trzeba będzie tego świadka ewentualnie ponownie. No bo to jest też ryzyko, ale też duża odpowiedzialność, prawda? To, pytany o decyzję sądu poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zastanawia się, dlaczego w każdej sprawie Prawo i Sprawiedliwość chce przesłuchiwać Donalda Tuska. To jest coś, o czym jak bardzo upolityczniane są te śledztwa, jak bardzo prokurator w tej sprawie działa pod dyktando ministra Ziobry, pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński ma jakiś głęboki kompleks do Donalda Tuska i widać, że chce zrobić wszystko, żeby tylko i wyłącznie przypiąć do niego jakąś łatkę człowieka, który musi tłumaczyć się przed prokuraturą. Pytanie, prywatny akt oskarżenia wpłynął do sądu w 2014 roku, po tym, gdy cywilna prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo dotyczące organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wasserman. Kilkanaście osób nie żyje po przejściu huraganu Irma przez część Karaibskich Wysp. Ofiar może być niestety więcej. Żywioł znajduje się w okolicy Republiki Dominikany i Haiti. Narzyszmy Porto Rico żywioł pozostawił po sobie ogromne zniszczenie. Około miliona gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Prędkość wiatru towarzyszącego zimie dochodzi do 200 km na godzinę. Amerykańskie media pokazują ogromne spustoszenia na wyspie Barbuda, która w ponad 90% została zniszczona, a to jeden z turystycznych rajów tego regionu świata.
system oszacowano na 100 milionów dolarów. Na wschodniej Florydzie ewakuowane są szpitale. W miarę możliwości zabezpieczane są ogrody zoologiczne i Park Narodowy Everglades, który jest domem dla setek alligatorów. Ma do wybrzeża Stanów Zjednoczonych do trzech ciele i skieruje się na północny wschód. W tej chwili można przewidzieć, że zwycięstwo źle może być żywioł, by osiągnąć wybrzeże USA z Miami do Polskiego Radia. Nowe racje żywnościowe bez mięsa pojawiły się w polskiej armii. Pakiety wegetariańskie można zobaczyć na jednym ze stoisk sił zbrojnych podczas trwających w Kielcach targów obronnych. O tym, co znajduje się w racjach bez mięsnych, mówi podpułkownik Adam Nowosad ze służby żywnościowej. Proponujemy 6 rodzajów dań wegetariańskich i są to na przykład kikos jarski, fasola w sosie pomidorowym, gołąbki z kaszą i grzybami w sosie grzybowym, gulasz z soczewicy, risotto pomidorowe oraz łazanki z kapustą pieczarnią. Pasty warzywne, też nowość w Wojsku Polskim. Czytam tej paszty warzywne z nutą kary, z nutą czosnku. Teraz będziemy na bazie tych produktów komponować nowe zestawy wegetariańskie. Coś słodkiego na deser? Oczywiście, deserki owocowe w różnych smakach. Obecnie posiadamy 6 smaków. Żołnierze bardzo sobie chwalą możliwość małej słodkości pod pożytym obiadem. Mundurowi dostają racje żywieniowe m.in. podczas służby poza jednostką i ćwiczeń na poligonach. Podstawą tradycyjnych pakietów jest konserwa mięsna, paczka sucharów i deser, najczęściej w postaci batona lub czekolady. W bazach materiałowych są też racje dla wojsk specjalnych, które wykorzystuje się w ekstremalnych warunkach. To 9 specjalnie sprasowanych batonów. Dostarczają żołnierzowi 2,5 tysiąca kalorii. Zajmują niewiele miejsca, co w przypadku komandosów ma bardzo duże znaczenie. Indywidualne wyposażenie jest ciężkie, waży około 30 kg. Dodatkowe obciążenie nie jest wskazane. Inteligencja będzie się rozwijała. Ponad 200 dzieci na Mazowszu wzięło udział w ćwiczeniach ratownictwa zorganizowanych w ramach kampanii MSWiA, informuje wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipera. Kampania odbywała się pod hasłem Chęci niebezpieczeństwo nad wodą i rozpoczęła się przed wakacjami. Przyniosła spodziewany skutek, zauważa wojewoda. To już pozostawiamy Państwu do rozstrzygnięcia. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj pan Rafał Chorzewski z Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, a rozmawialiśmy między innymi o propozycji sztucznej inteligencji. Ale on chciał to robić, on się znał. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodowód i my go sadom przepłynęliśmy. Strażacy, policjanci, ratownicy. Bywało różnie, ale teraz ojcem jest spoko. A mój tata odstawował mamę. Zwracający uwagę na problem pozostawiania dzieci bez pracy nie jest w czasie wypoczynku. Niesamowity. Od początku tego roku. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tatonet. Tatonet, twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Karolina Muskowiec, warszawska giełda dziś na minusie. Indeks WIG20 stracił 0,8%. Na tle innych europejskich rynków wypaliliśmy słabo, mówi Marcin Kiepa, główny analityk Fundacji Jelic. To Polskie Radio 24, zbliża się 23. Niekorzystnych informacji ze spółek. Wreszcie indeks WIG20 był jednym z najgorzej spisujących się w Europie. Gdzie czas na informacje dnia. Straty wywołane huraganem. Na razie to są niektóre spotkania. Będą ostrzejsze kary dla gwałcicieli. Kodeks karny będzie znowelizowany. Zapowiadał to 40 Ziobro. Prezydent Andrzej Duda poprosił Polaków mieszkających w Kazachstanie. Świat potrzebuje Europy bardziej niż kiedykolwiek. W indeksie WIG20 największą stratę zanotował jego wystąpienie w Atenach. Adrianna Calińska-Czernicka, zapraszam. Zaczynamy od zapewnień Kancelarii Prezydenta, że prezydenckie projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa trafią do Sejmu jeszcze we wrześniu. Potwierdził to w Polskim Radiu minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Gera. Szczegółów prac na razie nie chciał zdradzić. Każde podanie terminu to jest takie niepotrzebne przyspieszanie, więc trzeba dać sobie spokój, żeby ten projekt wyszlifować i żeby w wrześniu pan prezydent mógł podać do publicznej wiadomości. W mediach pojawiły się informacje, że nad propozycjami zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa pracują uchwalone lepsze zespoły, według tego doniesień prezydent chce wzmocnić swoją pozycję. W propozycjach ma być
wykluczyć możliwość wskazania przez głowę państwa i senat kandydatów na członków KRS, gdy nie uzyskają oni większości 3/5 głosów w Sejmie. Jeśli chodzi o propozycje dotyczące Sądu Najwyższego, miałby on też prowadzić postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne to pierwszy krok do nowelizacji całego kodeksu karnego, zapowiada minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Lasążnik. Zero tolerancji dla przestępców seksualnych to motto zmian, które proponuje minister Zbigniew Ziobro i zapowiada ostrzejsze kary dla gwałcicieli. Począwszy od kary bezwzględnego dożywocia, która dzisiaj w kodeksie karnym jest przewidziana, będzie przewidziana w przypadku zgwałcenia. Proponujemy wreszcie, co jest niezwykle istotne, podniesienie dolnych progów zagrożeń. Tam, gdzie one są często przewidziane 3 lata albo mniej, wskazujemy, że to będzie 5 lat, a w przypadku recydywistów może to być 10 lat pozbawienia wolności. Będą także dodatkowe przepisy dotyczące bezwzględnego zakazu zbliżania się sprawców do ofiar, zapowiada wiceminister Marcin Warchoł. Sądy orzekają, nie orzekają, różnie to wygląda i ofiara styka się ze swoim oprawcą, przestępcą na co dzień, który drwi często sobie z niej. Żeby z tym skończyć, potrzebne są zmiany w kodeksie karnym, których ciąg dalszy zapowiada minister Ziobro. Będziemy się zmienić filozofię karania, która jest określana w części ogólnej kodeksu karnego, ale dotyczy wszystkich przestępstw, bez wyjątku. Minister liczy, że projekt dotyczący kar za przestępstwa seksualne jak najszybciej trafi do parlamentu. Ewa Pasążnik, Polskie Radio 24. Trudności ze złożeniem podań o repatriacji, kłopoty z nauczaniem języka polskiego oraz słabe wyposażenie szkół to problemy, z którymi borykają się Polacy w Kazachstanie. Ich przedstawiciele spotkali się w Astanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezes Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego Aleksander Słuchowiecki powiedział, że wiele osób chce wrócić do Polski i tak mają kłopoty ze złożeniem dokumentów. Osoby, którzy chcą złożyć dokumenty na repatriację, nie mogą tego zrobić, bo nie ma wolnych terminów konsulatów. Stanisław Kamiński, który jest nauczycielem w Polsce mieszkającym w Jasnej Polanie, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że szkoły powinny być lepiej wyposażone. Dochodzą swoich racji, jakie to już czyli podstawa w tej chwili cały wieloletni tak naprawdę spór, cała batalia zostanie rozstrzygnięta. W czasie spotkania z Polakami prezydent Andrzej Duda zapewnił, że polskie władze robią wszystko, aby ułatwić repatriację rodaków. Co najmniej kilkanaście ofiar śmiertelnych, tysiące zniszczonych budynków, setki tysięcy domów bez prądu. To skutki potężnego huraganu Irma, który pustoszy Karaiby. Na skutki żywiołu narażone też będzie wschodnie wybrzeże Florydy, gdzie klimat do 3 niedziel nad ranem. Gubernator amerykańskiego stanu Georgia wydał już nakaz ewakuacji mieszkańców miasta Savannah i innych przybrzeżnych terenów. Namawiam wszystkich mieszkańców terenów, które leżą na przewidywanej trasie huraganu Irma, aby opuścili swoje domy i udali się w bezpieczne miejsca, powiedział gubernator. Obowiązkowa ewakuacja rozpocznie się w sobotę. Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił swoją wizję nowej Europy podczas oficjalnej wizyty w Grecji. Przemawiając w pobliżu Akropolu w Atenach, podkreślił, że rozkład Europy był rodzajem politycznego i historycznego samobójstwa. Świat potrzebuje Europy teraz bardziej niż kiedykolwiek, stwierdził. Dlatego powiedziałem, że reforma sądownictwa w Polsce... Tu na wzgórzu Pnyk Ateńczycy stworzyli demokrację. Fakt, że mogę tu wygłosić mowę, jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, powiedział po grecku Emmanuel Macron, rozpoczynając swoje przemówienie na temat przyszłości Europy. Prezydent Francji oświadczył, że planowanie jej rozkładu jest pozbawione sensu i byłaby to porażka demokracji. Mówił, że trzeba znaleźć dawną energię, siłę, entuzjazm i natchnienie, aby odnowić Europę, ale nie stronić od ostrej krytyki. Podkreślił, że Europa jest jedyną alternatywą, ale jego zdaniem, jeśli będziemy udawać, że nie widzimy błędów, będziemy pokoleniem odpowiedzialnym za jej powolny rozkład. Emmanuel Macron zaproponował m.in. 6-miesięczne konsultacje i powołanie specjalnych zespołów, w których obywatele dyskutowaliby o tym, jakiej Europy chcą. Zapowiedział, że trzeba skończyć z biurokracją i technokracją i zacząć słuchać narodu. Dodał, że tylko dzięki Europie obronimy się przed problemami masowej migracji i przed terroryzmem. Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Czyli pośrednio jakoś z naszych pieniędzy. Zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że... Teraz czas na pogodę. Noc będzie pochmurna, na północy i centrum kraju możliwy deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni, nad morzem do 14. Jutro na niebie sporo chmur, miejscami może padać. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 w centrum i 22 na południu.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe szybko pojawiła się i mediowości. Sania Mirza i Shuai Peng oraz Jung Chan i Martina Hingis zagrają w finale debra podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. W dzisiejszych ćwierćfinałach Hinduska i Chinka pokonały Węgierkę Timę Babosz i Czeszkę Andreę Awaczkową 6-7-4-6, a Tajwanka i Szwajcarka zwyciężyły tajwańsko-chińską parę Hao Ching Chan, Shuai Zeng 6-2-6-2. W drugim półfinale zmierzą się dwa czeskie duety, Lucja Hradecka i Katarzyna Siniakowa oraz Lucja Szaparowa i Barbara Strycowa. Półfinale rywalizacji mężczyzn Holender Jean-Julien Royer i Tomu Oriateka wygrali z Finem Henrym Kontinenem i Australijczykiem Johnem Pearsem 1-6-7-6-7-5. W drugim spotkaniu Hiszpanie Feliciano i Marc Lopezowie pokonali Amerykanów Boba i Mike'a Brianów 3-6-6-4-6-3. Tymczasem w nocy polskiego czasu zostaną rozegrane mecze półfinałowe gry pojedynczej kobiet. W walce o tytuł pozostały już tylko Amerykanki. Dwukrotna mistrzyni nowojorskiego turnieju Venus Williams zmierzy się ze Sloane Stephens, a Madison Keys zagra z Coco Vandeweghe. Sander Armé wygrał 18 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Tylko 31 sekund wyprzedził Kazacha Aleksija Łucenkę i o 46 sekund Włocha Giovanniego Viscontiego. Wszyscy Polacy znaleźli się w grupie, która dojechała do mety niecałe 25 minut po zwycięstwie. Tomasz Marczyński zajął 72 miejsce, Przemysław Niemiec 102, Paweł Poliański 111, a Rafał Majka 112. Liderem klasyfikacji generalnej jest Christopher Froome. Brytyjczyk powiększył przewagę nad Włochem Vincenzo Nibalim do minuty i 37 sekund. Trzecie miejsce zajmuje Holender Wilco Kelderman, który straci do Froome'a 2 minuty i 17 sekund. Najlepszy z Polaków Majka jest 39 ze szczytą godziny 38 minut 23 sekund. Zakończyła się faza grupowa odbywających się w Finlandii, Izraelu, Rumunii i Turcji koszykarskich mistrzostw Europy. W ostatnich spotkaniach Chorwacja pokonała Czechy 107-69, Rosja wygrała z Wielką Brytanią 82-70, Belgia przegrała z Serbią 54-74, Węgry uległy Hiszpanii 64-87, Czarnogóra zwyciężyła Rumunię 86-69, a Łotwa pokonała Turcję 89-79. Przypomnę, że Polacy zajęli piąte miejsce w grupie A i nie awansowali do 1/8 finału. Piotr Kula zajął 17 miejsce w jednym dzisiejszym wyścigu Mistrzostw Świata w żeriarskiej klasie Finn, które odbywają się w węgierskiej miejscowości Balatonfoszvár. W klasyfikacji generalnej Polak spadł z 5 na 7 pozycję. Do 3 klasyfikacji Francuza Jonathana Loberta Kula traci 22 punkty. Po 4 dniach prowadzi Szwecz Max Salmier. Tymczasem w ośrodku przygotowań olimpijskich w Wałczu trwa zgrupowanie kadry wioślarzy przed Mistrzostwami Świata, które 24 września rozpoczną się w Sarasocie na Florydzie. Kadrowicze i sztab szkoleniowy z niepokojem śledzą informacje dotyczące huraganu Irma. Weronika Deresz, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, przyznaje, że bardzo martwi się sytuacją, która może zagrozić odegraniu zawodu. Tak, użyłam prawniczkę, gdyby cały sezon pracy niestety przeszedł przez takie warunki, po prostu klęskę żywiołową na temat Florydzie, a co ma być, to będzie wiadomo, że strasznie takie rzeczy się dzieją, i ludzie tracą życie i tracą cały swój dobytek, więc bardzo się to przejmuję z żywiołem kierunka. Mamy nadzieję, że strady będą tam jak najmniejsze i zawody będą się mogły odbyć i nikomu nic by się nie stanie. A jutro Polacy otrzymają nominację na Mistrzostwa Świata. Wieczór w Polskim Radiu 24. Jest 23.10. Ugrupowania liberalne poniosły w ostatnich wyborach parlamentarnych porażkę. Czy to chwilowe załamanie poparcia dla tych formacji, czy może trwały trend w polskiej polityce? Między innymi na te pytania odpowiadał Jacek Protasiewicz, z którym na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiał Grzegorz Jankowski. I pierwsze pytanie do pana. Co z pana partią? W sondażach nawet nie istniejecie, choć macie bardzo głośne nazwiska, jak pan na przykład, jak Stefan Wyszyłowski, jak Michał Kamiński. Nie wiem, dlaczego Platforma Obywatelska Marcin Kierowicz, który nie rozumie, dlaczego były premier obecny szef Rady Europejskiej jest zasłany niemal w każdej z prawie. 10 kwietnia 2013 roku, z tego co pamiętam, to był wówczas premier. To może poszło Kierowicz Kierowicz, może dlatego jest zasłany, że był premier. Samorządowy po prostu odpowiedział politycznie za rok, 15 miesięcy. No tak, to przygotowanie roku jest, ale do wyborów to będzie listopad. Do wyborów parlamentarnych 2 lata, ale istotniejsze jest nawet nie premier w Polsce termin, ma tak dużą władzę, kalendarz, ale nadzór nad służbami, nad sposób podejścia do tych wyborów. Wiadomo, że niezależnie od tego, czy to jest premiera, partia
proces jest Tomasza Arabskiego. Niewielka, średnia, szefa Tomasza Arabskiego, co wie w tej sprawie? Relatywnie duża. Samodzielnie twierdzi, że lotnia organizowała kancelaria premiera, a minister dzisiejsza polskiej dyplomacji nazwał ten lot pielgrzymką, co ma zaprzeczenie ostatnio, zeznając jego podwładni. Powinien być wezwany, czy będzie już wezwany? Do najprostszej teraz sięgnę. No jeżeli, słusznie, no myślę, że jeżeli ma coś do wyjaśnienia, no to powinien to zrobić. Dlaczego tutaj ma się bać nie stawiać? To jest kolejne przesłuchanie, a jeszcze jak zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy pracują w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, to także tam planowane jest zaproszenie Donalda Tuska i przepytanie go na okoliczność właśnie sprawy afery Amber Gold. Ale sami jako całość opozycji, no to zapracowaliście bardzo mocno przez ostatnie dwa lata. Bo tak też mówił pan poseł Tomasz Rzymkowski. Nie macie programu tak naprawdę. Jesteście wielkim, jednym dużym antypisem, tak można powiedzieć. Jesteście dobrze, może w organizowaniu różnego rodzaju manifestacji, a ludzie nie wiedzą, jaki wy macie program, czego wy chcecie poza obaleniem PiS. Dobrze, zgadzam się z panem redaktorem. Rzeczywiście decyzja sądu jest taka, żeby wezwać go na sam koniec, tak? I tu wydaje się, że jest to do usprawiedliwienia, bo niektórzy już mówią, że dlaczego tak późno i że to jest za późno. Że już dawno powinien stanąć przed sądem w tej sprawie. Natomiast mi wydaje się, że rzeczywiście jest tutaj usprawiedliwienie czy uzasadnienie pewne merytoryczne, mówiące o tym, że zeznania świadków powiedzą, pokażą, o co jeszcze warto zapytać pana premiera Donalda Tuska. Po prostu wyjaśnił wszystkie okoliczności tej sprawy i wtedy w pełni będzie można przesłuchać Donalda Tuska na te okoliczności. Bo rzeczywiście no się dziwię posłowi Kierwińskiemu, że w 2016 roku młodych ludzi, co było zaskoczenie, tak, najpierw w wyborach prezydenckich, a później parlamentarnych, wzywane wraz swojej frustracji, bo szybko się na ugrupowanie, czy tam Pawła Kukiza, w wyborach prezydenckich, później na tę listę, która była, to była taka frustracja, tak, będzie... W związku z tym, proszę mi pozwolić, pewnego porównania, chociaż mam świadomość, że ono jest nieco, a on wcale może być nieco przesadzone, ale tak jak obserwujemy na Zachodzie, że w tym sytuacji trzecim pokoleniu tych nowych Europejczyków, można powiedzieć imigrantów, nie uchodźców, imigrantów, to jest strategia rodzaju frustracja. I oni się radykalizują, niestety część z nich bardzo niebezpiecznie. Tak i rzeczywiście w tym nowym naszym młodym pokoleniu, które już uważa, a to, że będą poczuwać się w realiach Unii Europejskiej, wracam do wątku krzyckiego teraz, ponieważ mamy sondaż europejskości Polaków przez pracownika Tarpabik. A nie, to ja panu będę słowo w takim razie, bo ja powiem, że ta frustracja wynika na zupełnie z czegoś innego, bo młodzi ludzie wchodzą w życie i dostają 4,50 na godzinę na przykład. Wchodzą w młode życie i dostają na przykład 1500 zł i to w jakiś tam... I to jest cała ich pensja. Bo żeby zdobyć mieszkanie, to nie muszą wziąć ciężki, ogromny kredyt na 30-40 lat. Stąd się prawa frustracja. Tak, ale to się jakby nie wystawiła zagraniczna agencja. A z naszego sondażu wynika tak, odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja ekonomiczna pani rodziny w ostatnim roku poprawiła się, tylko jedna czwarta Polaków stwierdziła, że poprawiła się. Dla 61% Polaków sytuacja ekonomiczna w ciągu ostatniego roku zupełnie nie zmieniła się, a 14% poczuło pogorszenie. Oczywiście to polskie dane. Pytanie na początku do tych chodzi o to, żeby z nimi też dialogować, żeby im pokazać, że z kolei to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, w jakimś procencie sytuacja się nie zmieniła. Ważne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość zamienia się w adwokata diabła. W takim razie zaproponowało młodym ludziom 500 zł na drugie dziecko, zaproponowało mieszkanie plus, zaproponowało minimalną płacę na poziomie 11 zł na godzinę i to netto. Tak to wygląda. Proponuje za chwilę emerytom program 500+. Okazuje się, że budżet to wytrzymuje tak naprawdę, że zaproponowało ściganie aferzystów to, czy boją się, tego że nie za waszych czasów, kiedy pana partia rządziła, nie było. To jest dobrze, może pomysł na następny sondaż, ale oni odpowiadają najczęściej, bo czytałam już takie też opinie sondaże, że nie boją się tego, że nie znajdą pracy. Czyli mamy przynajmniej taką pewność, że jeżeli stracimy teraz pracę, to zaraz znajdziemy następną. I to mówią Polacy, tego są przynajmniej pewni. To już jest bardzo dużo. Pamiętamy lata, kiedy była zupełnie inna sytuacja. Pamiętamy ponad 20% bezrobocia w niektórych regionach, tych najbiedniejszych. Rzeczywiście to jest bardzo ważne. Jakie źródło dochodu zawsze jest przynajmniej tyle, co mamy teraz. A te 23%, które mówią, że sytuacja ekonomiczna poprawiła się, to dużo czy mało?
to jest, nie chciałabym przesądzać, ale to jest dobry wskaźnik. Mówimy o tym, że w gospodarce jest lepiej. Mi się wydaje, że ludzie jednak też to czują, zwłaszcza rodziny. I to jest ważne, bo rodziny dostały ten zastrzyk w postaci 500+. I tutaj ważne jest też to poczucie bezpieczeństwa kobiet, Polek, które decydują się na to trzecie dziecko, zgodnie z tymi danymi, które wczoraj poznałam. Panie pośle, to się dzieje, koszt ustalenia na przykład systemu VAT-owskiego, systemu, gdzie rozkładano budżet państwa, no mam na myśli VAT, to nie jest kredyt. To jest uszczelnienie systemu podatkowego. To jest 20 miliardów złotych, prawie tyle, ile kosztuje kampowe. To w takim razie mówił pan o nowoczesnej, tak dosyć ciepło, negocjuje się przystąpienie swojej partii nowoczesnej. Nie negocjujemy, ale przystąpienie, natomiast rozmawiamy nie tylko z nowoczesną.